Hej, witajcie na kanale Book Please, jestem Ewa i dzisiaj zapraszam Was na czytelnicze podsumowanie miesiąca marca, czyli wrap-up. W marcu już miałam lepszą pasę, jeżeli chodzi o przeczytane książki. Jedna była taka okej, jedna była beznadziejna, tragiczna wręcz powiedziałabym, a jedna była miłość, po prostu miłość. Na początku miesiąca zabrałam się za książkę, która wychodziła zewsząd. I ona już wychodziła zewsząd, zanim jej premiera miała miejsce w Polsce, a mówię tutaj o niewidzialnym życiu Adilaru. I tę książkę i tak chciałam przeczytać, nawet chciałam ją kupić, ale później po jej przeczytaniu stwierdziłam, że nie będę jej kupować, mimo że ma przepiękną okładkę, przepięknie jest po prostu w środku wykreowana i stworzona przez wydawnictwo, to jednak wiem, że do tej książki, tej autorki nie wrócę. Więc tak, chciałam sięgnąć po tę książkę, dlatego że lubię twórczość Wei Shuai. Ta książka z jednej strony mnie zaskoczyła, ale z drugiej strony nie czuję względem jej nic. Naszą główną bohaterką jest Adilaru, dziewczyna, która żyje tam, nie wiem, w XIV, XIII wieku, już w tym momencie nie pamiętam, i bardzo nie chce wyjść za mąż, więc modli się do bogów i tak długo się modli, że zachodzi słońce i zaczyna się modlić do tych złych bogów, do bogów ciemności, które są nikczemne i którym nie wolno ufać. I kiedy w końcu jakiś bóg ją postanawia wysłuchać, dać jej szansę, ona zgadza się na jego warunki, myśląc, że on zgadza się na jej warunki, więc ona dostaje życie wieczne, tylko że jest mały haczyk. Nikt jej nie pamięta, w momencie gdy ktoś wyjdzie z pokoju, już nawet nie wie, kim ona jest, zapomina o niej, nie może się ona podpisać, nie może się namalować, sfotografować, nic. Po prostu tak jakby była, ale jej nie było. Więc ten motyw faustowski bardzo mi się podobał, bo ogólnie lubię tego typu rzeczy, jak sprzedawanie duszy diabłu, tak jak było to w portrecie Toriana Greya, to było coś czadowego. No i też tutaj mamy w tej książce taką drugą linię czasową, czyli tą retrospekcję, jak to się wszystko zaczęło, ale też czasy współczesne, kiedy ona nadal żyje, nadal funkcjonuje i musi radzić sobie w życiu. Początek był taki przerażający, bo ona musiała wszystko odkrywać sama. No po prostu nie była przystosowana do życia. Nikt jej nie pamiętał, nie mogła znaleźć pracy, bo zaraz o niej zapominali. Nie mogła wynająć pokoju, bo zaraz ktoś uważał, że ona się włamała i tak dalej. Więc to było trochę takie przerażające. A ta nitka czasowa współczesna była po prostu nudna. No i na swojej drodze ona tam spotkała człowieka, który ją zapamiętał. I ona była w szoku i tak, wow, ktoś mnie w końcu zapamiętał, ja muszę więcej tego drążyć i tak dalej. I no koniec końców i tak ten człowiek jej się spodobał. Ale to jak zostało to wytłumaczone, dlaczego ten, a nie inny człowiek ją zapamiętał, to już było dla mnie przekroczenie pewnej granicy i właśnie to mnie zdenerwowało w tej książce, bo to było pójście takie na łatwiznę, powielenie wątku po prostu. I przez to też nie podobał mi się ten wątek z tym człowiekiem. Ta książka nie była zła, ale też nie była dobra. Nie czułam żadnych emocji podczas jej czytania, mimo że czytało się ją naprawdę szybko, lekko, bo pióro w tej książce jest naprawdę ultra lekkie i przyjemne w odbiorze. Poza tym styl pisania Wei Shuai w tej książce nieco był inny niż byłam przyzwyczajona do tej pory, więc to też było coś odmiennego, ale w przyjemny sposób. Ale czegoś mi zabrakło. Nie czułam żadnych emocji, nie czułam nic. Po prostu czytałam, poznawałam historię i tyle. Jakoś nie mogłam się zgrać z tymi bohaterami. Fabuła retrospekcji była naprawdę ciekawa. Postać tego, jak on miał na imię? Tego diabła, chcę powiedzieć Darkling. Można by było trochę go porównać do Darklinga i nazwać go tak, bo on był taką ciemnością,
bo to ni diabeł, ni Bóg, on był wcześniej niż szatan i tak dalej. Jezu, nie pamiętam, jak on się nazywał. Naprawdę. Teraz sobie nie przypomnę. Więc tak naprawdę czekałam tylko na te momenty, gdy ona rozmawiała z tym Bogiem, diabłem, szatanem, demonem, czy czymkolwiek to było, co dało jej taki los. A w ogóle zakończenie tej książki to była jakaś porażka. Serio? Tak zakończyć tę książkę? No bez sensu to było zakończenie. Mi się w ogóle nie podobało to zakończenie, więc zakończenie tej książki to było... Nie dość, że ten wątek został powielony, związany z tym, dlaczego ta osoba, a nie inna ją widzi, to jeszcze to zakończenie. No ludzie! Nie. Dlatego ja tej książki nie hejtuję, ale też no nie mogę jej polecić, ale też nie mogę jej odradzić, więc sami zdecydujcie, czy chcecie to przeczytać. Następnie zabrałam się za coś, co miało mi ułatwić porządki wiosenne, aczkolwiek to mnie bardziej odciągnęło od tych porządków niż przyciągnęło do nich, czyli Tokimeki, Magia sprzątania w praktyce Marie Kondo. To jest drugi tom właśnie z tej serii Tokimeki. I może powinnam czytać pierwszy, ale obawiam się, że w pierwszym jest to samo, co w tym drugim. Jedynie mogę wziąć przykład właśnie z tych... z tego składania ubrań, bo to jest naprawdę ciekawe w ten kwadrat, że stawiać to pionowo, żeby więcej miejsca było, więc tak, to mi się akurat w tej książce podobało, ale zamysł tej książki, że weź do ręki rzecz i stwierdź, czy ona ci daje radość, czy nie, czy jak ci nie daje radości, wyrzuć. Albo rozdział, gdzie była mowa o książkach, myślałam, że to mi pomoże jakoś upchać bardziej książki, które i tak już są upchane, ale że w jakiś sensowny sposób to upychanie by wyglądało, że jeszcze więcej miejsca by miała i tak dalej. Tutaj autorka daje nam jedyną cenną radę. Książka daje ci radość? Zostaw ją. Jeżeli nie, wyrzuć ją, oddaj, zrób cokolwiek. Jeżeli ją przeczytałaś, też już ją możesz wyrzucić, bo więcej jej nie przeczytasz. Sorry, ale ja czytam dwa razy książki. Nie zamierzam wyrzucać książek, chyba że to będą takie, które naprawdę, po które już wiem, że na 100% nie sięgnę. I nie wyrzucam, tylko wolę oddać albo sprzedać. Bo jak sprzedam, mogę kupić inną książkę. Ale nie, te rady tej autorki do mnie kompletnie nie przemawiają. A teraz przechodzimy do gniota. Tak, do mega gniota. Jest to pierwszy tom z duologii. Te wiedźmy nie płoną, Isabel Sterling. Okładka tej książki, zdjęcia jest po prostu przecudowna, jest bardzo fotogeniczna, ale na żywo mi się ona w ogóle nie podoba. Też niedawno wyszedł drugi tom, za który zabiorę się za jakieś pół roku, kiedy będzie on dostępny na Legimi, bo nie zamierzam kupować drugiego tomu. Tym bardziej po tym, jak pierwszy mi się cholernie nie podobał. Więc tak, spodziewałam się magii, wiedźm, po prostu eliksirów, zaklęć, świata, czarów, wszystkiego się spodziewałam, a nie dostałam nic. Nic nie dostałam. Bo wiedźmy są tylko w tytule, wiemy, że główne bohaterki są wiedźmami, ale czym się one zajmują, tak naprawdę nie wiemy. I na temat wiedźm i historii ich ta książka miała tylko jedną stronę. Bardzo fajne, tak. Bardzo fajne wytłumaczenie i wprowadzenie do świata. Naszą główną bohaterką jest Hanna, która jest wiedźmą. Tak jak Sabrina jest wiedźmą. Ale nie jest taką wiedźmą jak Sabrina. No i ona jest homoseksualna. I rozstała się z dziewczyną, Weroniką. I ta dziewczyna była dla niej najważniejsza i po prostu ten związek jej, to, że dzięki niej wyszła z szafy i tak dalej. I nie muszę przestać o niej myśleć. Głównie wokół tego krąży ta książka, bo nawet jeżeli mamy ten wątek, gdzie ktoś czyha na wiedźmy i chce zniszczyć je, to jest po prostu tak łatwe do rozkminienia, kto za tym stoi, to już na początku książki tak naprawdę możecie to rozpracować, a główna bohaterka tego
nie mogły rozpracować i no chyba więcej seriali bym musiała sobie pooglądać. W ogóle ona była zaskoczona, jak się tak, to ta osoba na nas czyha? Wow! Takie trochę 5-letnie rozumowanie głównej bohaterki, która jest już taką doroślejszą nastolatką, bo szykuje się powoli na studia. No i tak naprawdę ten wątek, gdzie ktoś na nie czyha, jest przykryty całkowicie tym wątkiem, gdzie ona myśli o Weronice, jak to Weronika ją zraniła. I nawet jeżeli coś jest nawiązane do tego, kto na nie czyha, to ona zaraz zmienia ten wszystko, obraca to na pewno wszystko przez Weronikę i nie przez nikogo innego, to Weronika na nas prowadziła jakąś tam złą passę i tak dalej. Więc nie, ta książka była dramatyczna. Jedyne co w niej było dobre, to lekki styl pisania, bo naprawdę szybko się przez to przechodziło i ona miała taki vibe serialowy, więc myślę, że gdyby ta książka została zekranizowana w formie serialu, to by to jakoś lepiej było, bo myślę, że też wtedy producenci dali więcej takich wątków naprawdę magicznych i różne efekty specjalne, a tak tutaj to jest po prostu dramat. Trochę to kojarzyło mi się z Legacies i Pretty Little Liars, połączenie takie, ale też z The Vampire Diaries, ale później stwierdziłam, że jednak to jest obraza dla The Vampire Diaries i no tej książce podziękujemy, ale przeczytam drugi tom, żeby po prostu mieć skończoną serię. Dobra, czas ochłonąć, bo teraz przejdziemy do miłości. Tak. Cienie i Kośli, Bardugo. Przeczytałam pierwszy tom z trylogii Griszy. Spoiler, mam już przeczytany drugi tom, czytam właśnie trzeci, więc w kolejnym wrap-upie dowiecie się na temat kolejnych tomów. Ten tom chciałam przeczytać przed serialem i myślałam, że po kolejne nie sięgnę, ale jak ja się w to wciągnęłam, to nie ma żadnej przeszkody, która by mnie mogła zatrzymać w tym maratonowaniu serii i dawno nie miałam takiej serii, po którą po prostu tak sięgnęłabym od razu. Więc co tutaj jest? Mamy Alinę Starkow, która jest kartografem i wyrusza wraz z innymi żołnierzami w fałdę, czyli taką jakby mgłę czarną, gdzie są wolkry, takie istoty, które atakują wszystko, co nie jest czarnością. No, głupio to wytłumaczyłam, ale atakują po prostu ludzi. Już nie jedna ekspedycja była, żeby przedostać się przez fałdę i było bardzo wiele ofiar. Więc w kolejnej właśnie bierze udział Alina i Mal i przyjaciel z dzieciństwa. Oni byli sierotami, którzy byli wychowani na dworze jakiegoś tam duka. Okazuje się podczas tej wyprawy na fałdę, że Alina jest niosącą światło, że potrafi wytwarzać, ma moc, jest Griszą, która ma dość niespotykaną moc i dzięki tej mocy jest możliwość pokonania tej ciemności i jest tam Zmrocz, Darkling, aka Ben, tak. I podczas czytania tej książki ja już tyle razy oglądałam ten teaser, trailer i później jeszcze ten trailer właściwy. W ogóle w tym trailerze to mam wrażenie, że całą książkę zaspoilerowali, więc ogólnie nie wiem ile ma być odcinków, ale mam wrażenie, że jest 3. Uspokój się. Tak, bardzo emocjonalnie i fankirlingowo chcę opowiedzieć na temat wrażeń o tej książce, ale też boję się, że coś zaspoileruję niechcący. I jest tam właśnie Darkling, jeden z najpotężniejszych Grisz. Ten władca ciemności, jego przodek właśnie stworzył fałdę i on chce zadośćuczynić ludzkości, więc widząc moc Aliny, on chce, żeby on z nią stworzyli duet, gdzie właśnie pokonają fałdę. I co tam się działo w Cieniu i Kości, to jest po prostu cudowne. Po pierwsze, podoba mi się ten świat. Ja próbowałam czytać Szóstkę Wron,
ale nie udało mi się to, bo ta książka mnie nudziła, bo kompletnie nie znałam świata. A teraz jak przeczytałam Cień i Kość, drugi tom, to ja myślę, że szóstka wręcz też mi się spodoba. Tym bardziej, że będzie trochę tego w serialu. Od innej strony, od innej linii czasowej, tak jak mówiła o tym Wybredna Maruta w swoim materiale, ale myślę, że Szóstka Wron też ma szansę dużą na to, żebym polubiła tę książkę. Więc podoba mi się to, jak Alina się uczy, jak dowiaduje się. W ogóle takie motywy jakby Anastazji, rodu carów Rosji i tak dalej, naprawdę mi to przypadło do gustu, gdzie ja trochę tak za bardzo Rosją nie jestem, ale tutaj to mi się podoba, to podzielenie ludzi w hierarchii, kto jest jakim Griszą, czym się zajmuje, to jest naprawdę cudowne i sama postać Aliny bardzo mi się spodobała w tym tomie, dlatego że ona przyjęła to, wiedziała, że musi sobie z tym poradzić i że chce stworzyć coś dobrego. I podobała mi się jej skromność w tym tomie, bo to było coś takie nietypowe dla mnie, że bohaterka jest tak skromna, bo zazwyczaj te bohaterki, które poznajemy, to one są takie, dobra, to teraz do boju, a ona była taka skromna. Muszę się uczyć, muszę przejść przez to i tak poznajemy ten świat z Aliną i co tam się w ogóle działo na końcu. Ja miałam mózg rozwalony. Postać Zmrocza to jest... dobra, Zmrocz głupio to brzmi, ale postać Darklinga, jakoś lepiej ta nazwa brzmi niż polska, jest moją ulubioną, dlatego że on jest trochę tak jak Voldemort. Nieodgadniony, potężny. Ogólnie ta seria trochę mi przypomina takie połączenie Harry'ego Pottera z Igrzyskami Śmierci. No i on jest taki trochę jakby uwodzicielski, powiedziałabym. Więc Ben tutaj myślę, że dobrą rolę odegra. Ale no wiecie, Darkling przyciąga do siebie i chcecie wiedzieć więcej na jego temat. Ja uważam, że Libor długo powinna stworzyć osobną serię na temat Darklinga. Albo tom z perspektywy jego. Tam w trzecim tomie, czyli Zniszczenie i Odnowa, jest jakaś nowelka na temat Darklinga, ale myślę, że to będzie za mało. A i zapomniałam wam powiedzieć, że tutaj mamy tę książkę, jak i kolejne tomy z perspektywy Aliny w narracji pierwszoosobowej. Więc szkoda, że to nie jest narracja trzecioosobowa, bo chciałabym mieć też dostęp do różnych innych wydarzeń mających miejsce w tym czasie, kiedy ona coś tam robi. Ale podejrzewam, że dzięki serialowi będę miała to dopowiedziane. Cień i Kość, Miłość, po prostu cudowne. To jest najlepsza książka w tym miesiącu. Tyle przeczytałam w marcu, czyli 4 książki. Jakoś na początku tego filmiku wam tego nie oznajmiłam, ale tak, myślę, że to jest dobra liczba, tym bardziej, że Niewidzialne Życie Adilaru miało jakieś 700 stron, więc to była dość gruba książka, a można ją policzyć za dwie. Prawie skończyłam jeszcze jedną, ale no niestety mi się nie udało, tylko dobrnęłam do połowy jej, ale skończę ją. Prawdopodobnie w kwietniu będzie to jedyna książka w wersji papierowej, jaką przeczytam. No i co jeszcze bym mogła tutaj powiedzieć? Cieszę się, że już po prostu powoli wychodzę na lepsze tomy. Na lepsze tomy też. Na lepsze tory z czytaniem, że sięgam po książki, które zaczynają mi się podobać, a jest mniej takich, które mnie zawodzą. Dajcie mi znać, co wy przeczytaliście w minionym miesiącu, co zamierzacie przeczytać i oczywiście pamiętajcie o kciuku w górę, subskrypcji tego kanału i zaglądajcie na moje media społecznościowe, do których linki znajdziecie w opisie. Na Instagramie jestem dużo bardziej aktywna niż na YouTubie, więc jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co aktualnie czytam albo mam na półce, to tam was odsyłam. Dziękuję serdecznie za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmie. Bye bye!